Pokręcona obrzydliwość, zbyt niepokojąca by ją znieść, wrogość Dredża jest namacalna, całe światło powoli wysycha w jego obecności, otaczając ocalałych w ciemności. Używając szafek jako bram na całej mapie może pojawiać się w dowolnym momencie, w dowolnym czasie. Cześć, dzień dobry, ja jestem Dusia i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kim jest Dredge w grze Dead by Daylight. Dredge został wprowadzony jako zabójca w chapterze 24 rozdziału DLC wydanym 7 czerwca 2022 roku. Jest manifestacją mrocznych myśli niegdyś tętniącej życiem społeczności, zdolnej do teleportacji między szafkami i przywoływania przytłaczającej ciemności. Jego osobiste perki to Dissolution, Darkness Revealed, oraz Septic Touch. Pozwalają mu niszczyć palety, wykrywać ocalałych w pobliżu szafek i narażać leczących ocalałych na oślepienie i wyczerpanie. Firma Default została założona na prywatnej amerykańskiej wyspie w latach 60. XX wieku przez grupę anonimowych filantropów. Ich celem było ustanowienie pokojowego społeczeństwa wolnego od mrocznych myśli i emocji przyciągającego przerażonych i rozczarowanych z całego kraju. Ta miłująca pokój społeczność prosperowała przez lata, a jej członkowie swobodnie podążali za nakazami jej charyzmatycznego przywódcy Otto Stampera, który uczynił swoich wyznawców sekretu utrzymywania szczęścia poprzez radosne rozmowy, medytacje i niekończące się recytowanie dobrych mantr. Ale nie wszystko w owczarni było szczęśliwe, a Otto szybko wygnał każdego, kto przyznał się do posiadania mrocznych myśli lub wypowiadania mrocznych słów. Ci, których wyznaczył na strażników owczarni, szybko eliminowali malkontentów, wypędzając każdego, kto myślał lub wypowiadał się przeciwko niemal idealnej społeczności, którą założył. Życie na wyspie było mniej więcej utopijnym snem do czasu, gdy ciemność zaczęła powoli przeciekać przez szczeliny ich duchowej tamy, a członkowie zaczęli w tajemniczy sposób znikać. Nie trwało to długo, zanim strach zamknął swoje sceptyczne szczęki na wyspie i nie chciał puścić. Niegdyś szczęśliwa, utopijna społeczność zebrała się teraz w kilku domach, intonując wszystkie mantry dobrego myślenia w desperackiej próbie pozbycia się z życia tego bezkształtnego stworzenia, które zdawało się prześladować ich w cieniu i pożerać we śnie. Odto próbował słumić swoich zwolenników, mówiąc im, że w ich szeregach są malkontenci i że tylko oni wezwali drunę do swojego ogrodu radości. Gdy default beczał ze strachu, Otto przywołał desperackie środki. Turcy zostali ograniczeni do swych domów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek i mrocznych rozmów, podczas gdy sen był zabroniony, aby nikt nie wypuszczał na świat mrocznych snów. Wolność i sen powrócą, gdy tylko nie będzie już nad nimi drunę. Ale kiedy Turcy nadal znikali, Otto zebrał swoich zwolenników w pobliżu plaży, gdzie umieścił krzyczącą kobietę na drewnianej scenie. Tam w deszczu Otto wyjaśnił swojemu przemąkniętemu, wyalienowanemu i pozbawionemu snu, Zborowi, że ta kobieta jest to dziennikarką, która ma zniszczyć wszystko, co stworzyli. Kiedy strażnicy trzymali drżącą kobietę, krzyknęła, że Otto nie jest wybawcą, za jakiego się podaje. Należał do starożytnego kultu, ekskluzywnego klubu miliarderów, którzy czerpali przyjemność z i poświęcania ludzi, miast a nawet krajów starszemu Bogu, dziennikarz powiedział im, że Otto nikogo nie wygnał, torturował ich i składał w ofierze i że wszyscy będą następni. Otto bez wahania poderżał jej gardło, zanim mogła dalej szerzyć kłamstwa. Kiedy upadła na kolana z rękami splecionymi na szyi powiedział swojemu zdezorientowanemu i przerażonemu stadu, że pracuje z innymi w ich szeregach i że muszą znaleźć oszustów, zanim drunę przyjdzie po nich wszystkich. Słowa Otto przeleciały nad zgromadzeniem, dotarły do mrocznych zakamarków ich serc i wydobył mroczne i przerażające rzeczy. Lata tłumionych emocji zaczęły się bulgotać, gdy gęsta mgła przedarła się przez niespokojne nogi i stopy. Rozpoczęły się szepty, a szepty stały się mantrami paniki, a mantry stały się krzykami i przekleństwami, gdy każdy członek człone Zastarzał następnego o złe myślenie i mowę. Ponad wyjącym wiatrem i ulewnym deszczem, krzyki i przekleństwa stawały się coraz głośniejsze, gdy wszyscy desperacko próbowali powstrzymać ciemność wewnątrz. Ale im bardziej się starali, tym szybciej chorowali w ciągu kilku chwil. Tama pękła, uwalniając piekielny potok. Oto patrzył, jak jego niegdyś błogie i radosne stado nagle wybucha przemocą, jakiej nigdy wcześniej nie widział. Fauda beczała oskarżeniami, i rozdzielała się nawzajem na strzępy rękami i zębami, i ani razu nie podnieśli wzroku, by zobaczyć, jak ich życzliwy i charyzmatyczny pasterz uśmiecha się do nich oczami zimnymi, ponurymi i bezlitości. Kiedy było już po wszystkim, Otto poczuł, jak trzęsąca drewniana scena się trzęsie, gdy w górze krążyła masa wron. Nagle ziemia się podniosła, a potem zapadła w gęste, sączące czarne błoto przypominające melasę. Chwilę później bezkształtna masa wypełzła z błota i podniosła się jak stojący dęba koń, by pożywić się wijącą się masą zmasakrowanej ludzkości. Był jednocześnie wszędzie i nigdzie, powoli torując sobie drogę przez... Z rzeź, płaniając ciemność, delektując się nieszczęściem, wydając z siebie straszne dźwięki wrzaski, płacze, skomle, pęknięcia, dźwięki ucztowania, dźwięki śmierci ciemne, mroczne dźwięki. Otto obserwował stworzenie, które powoli zaczęło się manifestować dokładnie to, co sobie wyobraził dokładnie to, co kazał im wszystkim sobie wyobrażać. Obrócił się powoli, przez długą chwilę w milczeniu spojrzeć na Otto, po czym drunę odszedł przez gęsty, czarny szlam, znikając w cieniu, z którego przybył. Jeżeli chodzi o moc dredża, są to rządy ciemności. Rozpoczynasz próbę z trzema żetonami. Wyceluj w szafkę i naciśnij przycisk aktywnej umiejętności, aby się do niej teleportować, lub naciśnij przycisk atak, aby powrócić do swojej iluzjonicznej postaci. Jeśli dredż teleportuje się do szafki, w której ukrywa się ocalały lub jest w trakcie do niej wchodzić, dredż automatycznie złapie go i opuści szafkę z ocalałem na ramieniu. Do meczu wchodzisz z trzema żetonami. Pamiętaj, że każda teleportacja zużywa jeden token. Wyjście z szafki lub powrót do iluzjonicznej postaci aktywuje 12-sekundowy czas odnowienia mroku, po którym wszystkie rzetone zostają uzupełnione. Przejdźmy do unikalnych umiejętności tego killera: rozpad, który aktywuje się po uderzeniu ocalałego w jakikolwiek sposób. Jeżeli rozpad jest aktywny, ocalały, który szybko przeskoczy nad paletą, rozbije ją na drobne kawałki. Ujawnienie ciemności. Podczas przeszukiwania szafki, aury wszystkich ocalałych w promieniu 8 metrów od dowolnej szafki zostaną ci ujawnione. Ostatni perk to dotyk septyczny, który powoduje, że każdy ocalały, który leczy się w zasięgu Twojego terroru, cierpi na Potę oraz wyczerpanie. Jeśli chodzi o aktualne osiągnięcia do tej postaci, mamy dwa. Adept Dredża osiągnie bezlitosne zwycięstwo Dredżem, używając tylko jego trzech unikalnych umiejętności, oraz Wpadka w nocy, czyli z Dredżem pokonał 50 ocalałych podczas zmroku. Kilka ciekawostyk na koniec. Dredż jest opisywany jako drunę swojej tradycji, ale w prawdziwej mitologii byłby w rzeczywistości Egregor. Historia Dredża jest mocno powiązana z Otto Stamperem, co już wiecie z początku filmu. Niewidoczną postacią, o której wspomniano wcześniej w wiedzy o doktorze, ponieważ Stamper był mentorem Cartera. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu drecz i koniecznie dajcie mi znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie z serii, kim jest. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć!